główne wydanie informacji pogodowych. Paulina Królak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na szczegóły. Cały czas pozostajemy w zasięgu niżu znad Ukrainy i napływają do nas ciepłe masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Najbliższa noc z zachmurzeniem dużym, jednak jest szansa na przejaśnienia. Tej nocy niewykluczone są w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Na termometrach od 1 do 2 stopni, a z południa wiatr powieje słabo z prędkością do 15 km na godzinę. Jutro dużo słońca na niebie. Tego słońca tak naprawdę nie zabraknie na terenie całego naszego regionu, jednak w godzinach rannych pojawią się również mgły. Na termometrach maksymalnie od 7 do 11 stopni, a na barometrach 1013 hektopaskali i to ciśnienie w ciągu dnia powoli będzie rosło. W niedzielę dużo pogodnego nieba na zachodzie, nieco więcej chmur na wschodzie. I tutaj na termometrach od 1 do 3 stopni, a z kolei na zachodzie Polski dużo cieplej, tam temperatura wahać się będzie od 10 do 11 stopni. I w kolejnych dniach w naszym województwie nie zabraknie również słońca. Na termometrach w ciągu dnia od 10 do 15 stopni, nocami ta temperatura wahać się będzie od 2 do 5 stopni. Bardzo dziękuję za spotkanie, życzę dobrego wieczoru, do zobaczenia.